Cześć! Zapraszam w listopadowym starciu pudełek Shiny kontra Glossy Box. Shiny dzisiaj standardowo, na różowo. W ogóle takie strasznie ciężkie są te pudełka z tego miesiąca, można nimi pakować. Shiny standardowe, Glossy profilowane na Dizzy. No i w ogóle nie powiem nic, ale szczerze to kolor pudełka i w ogóle, no to wiecie, moje kolory i w ogóle kocham. Chcę mieć więcej samych kartoników, uff, są takie śliczne. Moje kolorki. Dobra, o co chodzi w tych filmach dla tych, którzy są tutaj teraz pierwszy raz? Ja wam pokazuję, co jest w tych pudełkach, a wy je oceniacie. To dwa konkurencyjne pudełka, w których chodzi dokładnie o to samo. Wszystkie szczegóły dotyczące ich zamawiania macie na ich stronach. Jedne na Shiny Box, drugie na Glossy Box. Nie ma nic łatwiejszego, tam wszystko jest wytłumaczone. Są różne rodzaje subskrypcji, abonamentów i tak dalej. Nie będę się nad tym w ogóle rozwodzić. Ale jedno małe sprostowanie przed tym, jak pokażę wam zawartości pudełek i przed tym, jak będziecie głosować, bo to wy piszecie mi na dole, które pudełko wygrywa. Ja to zliczam i oczywiście wyniki po tygodniu, znaczy tygodniowe wyniki z tygodnia podaję wam właśnie pod tymi filmami, ale też na moim Facebooku i tam jest wszystko bardzo ładnie aktualnie, konkretnie co do każdej cyfry, ponieważ wyniki zliczane są. Ale, co miałam jeszcze powiedzieć, że... że Shiny Box rozgromił w tamtym miesiącu Glossy Box po prostu na łopatki. Zobaczymy, jak będzie tym razem, ale najpierw małe sprostowanie, jeśli chodzi o moje włosy. Bo wprowadziłam was w błąd, nie mówiąc jednej ważnej rzeczy. We wcześniejszym filmie powiedziałam wam, że teraz będę chodzić rozczochrana, bo nie mam prostownicy, a wy powiedzieliście, nie, że w ogóle jest super, w ogóle nie kupuj prostownicy, jest ekstra w ogóle i tak dalej. Bo włosy mają objętość i nie są klapnięte w końcu. Ale to, że one nie są klapnięte, nie ma nic wspólnego z prostownicą. Ja po prostu je specjalnie tak wystylizowałam. Prostownica w moich włosach jest odpowiedzialna tylko i wyłącznie za same końce. Ja nie przejeżdżam po całych włosach, tylko po końcówkach. A to, że one są takie na objętość, to wynik specjalnej stylizacji i mojego triku, do którego wróciłam, a którego nie stosowałam od kilku dobrych miesięcy. Czemu? Nie wiem. Dobra, muszę chyba zrobić film update, jeśli chodzi nie o pielęgnację włosów, ale o stylizację, bo to jest ważna sprawa, ale już się biorę za zakup prostownicy, także spoko, spoko. Zresztą jej nie używam też codziennie, tylko powiedzmy z 3 razy w tygodniu maksymalnie przy temperaturze no, najniższej jaka się da i właśnie temperaturą kieruję się, jeśli chodzi o kupno prostownicy, żeby była możliwie najniższa, dlatego że nie chcę niszczyć włosów, prosta sprawa. Dobra, prezentujemy pudełka i zaraz oceniacie. Zaczynamy od Shiny. Shiny Box na listopad jest pod przewodnictwem Dizzy, czyli powszechnie znanego sklepu z butami. Otwierając pudełko od razu widzimy kartkę z rozpiską, co mamy w środku, naklejkę Dizzy, zniżkę do Dizzy oraz zniżkę do portalu katalogmarzeń.pl. W środku mamy 5 produktów pełnowymiarowych, i 2 próbki. Na początku mamy 2 produkty z La Rosa. Cień mineralny o wartości 25 zł oraz lakier do paznokci za 18 zł. Od Marizy mamy puder ryżowy 5 gram, 18 zł. Czwarty produkt marki Bingo Spa, bardzo ładna nazwa, maska do twarzy ze 100% olejem migdałowym. Zawartość oleju ze suchych migdałów działa natłuszczająco i nawilżająco, jest dobrze wchłanialna przez skórę. Ostatni produkt jest z firmy Dear Body London, jeden z 3 kosmetyków, albo krem, albo mleczko, albo żar pod prysznic. Mi właśnie trafiła się ta ostatnia opcja. Dodatkowo w Shiny Boxie znalazłam też szampon i balsam z serii regenerującej oraz krem przeciwzmarszczkowy Corinne de Farm. Dla subskrybentek pudełka jest jeszcze dodatkowy, kolejny pełnowymiarowy kosmetyk o wartości 70 zł. To serum na porost rzęs Ample Lash Essence. Ja niestety go nie mam, on do mnie przyjdzie na dniach. Wyjątkowo dla mnie zabrakło, ale subskrybentki oczywiście ten produkt dostały. Zobaczmy teraz, co na listopad przygotował dla nas Glossy Box. W tym miesiącu mamy 7 produktów, w tym 4 pełnowymiarowe. Pierwszy to Balance Me, błyszczyk do ust, o wartości 60 zł. Kolejny pełen produkt to mineralny cień do powiek firmy Emite Makeup,
nie wiem jak to wymawiać, nowa, świeża nazwa. Malutki zestawik od Vichy, dwie miniaturki z serii Idealia, rozświetlający krem wygładzający oraz Lift Serum. Kolejny stoi szampon od Schwarzkopf. Delikatnie oczyszcza włosy, zabezpiecza kolor przed blaknięciem i nadaje połysk. Jego wartość to 62 zł. Kolejny pełnowymiarowy produkt, już ostatni, jest od Taupe Dermo Body Slim, modelujący koncentrat wyszczuplający o wartości 49,99, czyli 50 zł. Ostatnia rzecz to maleńki Killer Queen od Katy Perry, czyli próbeczka zapachu. I jak? Które pudełko jest lepsze? Tutaj macie wypisane dokładnie to, co powinniście wpisać w komentarze na dole pod filmem, żeby właśnie wasza ocena się liczyła. Pamiętajcie, że wybieracie jedną z trzech opcji, ponieważ głosujecie albo za Shiny Boxem, albo za Glossy Boxem, albo uważacie, że jest remis. Prosta sprawa. Pamiętajcie zawsze o drukowanych literach. To jest bardzo ważne. No i każda osoba może zostawić tylko jeden głos. A ja was zapraszam do konkursu, ponieważ dostałam oczywiście dla was też shiny boxy. Tym razem mam dwa. Odpowiadajcie mi na pytania pod filmem. Regulamin też jest na dole i koniecznie go przeczytajcie, bo niespełnienie warunków regulaminu wyklucza was z konkursu. A jest naprawdę bardzo króciutki. Starałam się tam zawrzeć wszystko, co jest najważniejsze. Dobra, czyli co? Powiedzcie mi, który z kosmetyków do pielęgnacji i stylizacji włosów dla was jest najważniejszy? No i dlaczego? I właśnie to uzasadnienie, a nie wybór produktu, będzie dla mnie najważniejsze. Koniecznie zostawiajcie swoje odpowiedzi, no i też głosujcie na któryś z pudełek. Możecie to wszystko oczywiście zawrzeć w jednym komentarzu. Każda osoba może zostawić tylko jedną odpowiedź, w sensie tą konkursową. Tak jest. Dobra, zobaczymy jak wyjdzie tym razem. Dzięki za oglądanie. Cześć!